No, Grzegorz Walasek też podrażniony tym pierwszym wyścigiem. No właśnie, podrażniony Walasek, bardzo mocny Szczepania Kimosielak, no i szybki junior Ostrowski, Jakub Krawczyk. Co z tego galimatiasu żużlowego nam wyniknie? Za chwilę się to wszystko rozstrzygnie. Siódmy wyścig dnia. Taśma poszła w górę, czerwony z niebieskim, ale Walasek to towarzystwo chce wejść z przytupem i walczy teraz na łokcie z Musielakiem, ależ ostro, ależ to było. Bardzo ostre. Kierowne światło. No ma gdzieś tam... Kierowne światło. Może nie pecha, ale gdzieś te sytuacje między Grzegorzem a Tobiaszem się zdarzają. Oczywiście są to bardzo dobrzy zawodnicy i każdy chce się gdzieś tam usadowić na tej pierwszej pozycji. Nikt nie chciał ustąpić tutaj, bo był szybki Walasek, a napędzał się Tobiasz Musielak. Za chwilę to na powtórce tak, zobaczymy. Oczywiście. Tak, każdy z zawodników chce się dostać do tej korzystnej ścieżki na pierwszym wirażu. Mniej więcej od połowy toru już widzimy, że ten materiał jest taki ciemny, dosyć...